stacja kolejowa w Zagościńcu. Są dwa perony krawędziowe. Za niedługo przyjadą dwa Intercity Pilecki. Oczywiście wszystkie opóźnione. Tutaj w Zagościńcu są tylko dwa tory. Natomiast już dalej w Wominie są aż cztery. Przejazd się zamyka i zaraz przejedzie pociąg. Przejazdy są automatyczne, więc zamykały się chwilę przed przejazdem pociągu. I leci Pesa Dart. Jest zegar stacyjny. Przyszłe rozkłady jazdy, które wejdą w życie 3 września. Fajną zmianą jest dodanie linii R1 ze stacji Tłuszcz do stacji Grodzisk Mazowiecki, która odjeżdża z Zagościńca o 14.24, a w dostępnych stacjach w godzinach takich, jak tutaj widać. Około 2 minuty temu przeleciał Pilecki i już jest kolejne światło dla kolejnego pociągu, najprawdopodobniej kolei mazowieckich lub jakiegoś przelotu towarowego. Ławki są, szczerze mówiąc, trochę dziwne, zwłaszcza przez to coś, nie wiem jak to się nazywa, ale tak to dosyć wygodne. Następny pociąg za 3 minuty o 14.06 do Warszawy Wileńskiej. Kasa biletowa jest zamknięta. Są dwa budynki jakieś, nie wiem, chyba rozdzielnia jakaś czy coś takiego. Jakby komuś pociąg uciekł i się zestresował. Jest to i tej. Widać dwa światła, najprawdopodobniej Intercity Pilecki i jakiś inny, nie wiem jaki, najprawdopodobniej jakiś kolej mazowieckich. Zaraz przelota rogatki jeszcze nie zamknięta. Oni szczerze nie wiem, co będzie pierwszy, najprawdopodobniej pociąg kolei mazowieckich będzie czekał, aż przeleci Pilecki. Stacja jest z dwóch stron. Stacja z dwóch stron otacza lasek, przez co jest trochę chłodniej, jak się schowa do cienia. Czyli pierwszy leci Pilecki. Zaraz przejedzie. I leci. Znowu Pesa Dart. Się nie wiadomo po co otworzyły, skoro tam już idzie kolejny pociąg, kolej mazowieckich tym razem. Jadą kolej mazowieckie i na 99% to jest N57AL, czyli Alicja. Trochę szkoda, że dzisiaj nie było składu zastępczego za Pilecki na wagonach, ale trudno. I jedzie już N57AL. Już go słychać. I dopiero teraz go ogłaszają. Jedzie. Relacji Warszawa Wileńska Małkinia, linia R60. O, a tą Alicję już kiedyś nagrałem z tym numerem, 1648. Ma inny dźwięk, to jest inny typ. I odjeżdża. Chociaż coś wolno odjeżdża. O, chyba miała sygnał czerwony, ale już jedzie.
będzie przy, jeżeli nie będzie przylotu, najszybszy skład to będzie ten lub ten. Ale on jest opóźniony 10 minut, więc ten do Warszawy Wileńskiej będzie obok tego z Warszawy Wschodniej, tak z minutę przed, nawet nie. Pewno minusem na całej stacji jest brak takich tablic, gdzie jest napisane, za ile pociąg przyjedzie, bo można tylko słuchać albo patrzeć na papierowe rozkłady, a na tych papierowych no, opóźnienia nie napiszą, nie? To jest jeden minus. Kolejny minus, nie słyszałem czy 10 czy 50. Nie wiem. Musiałem sprawdzić na portalu pasażera. Jest opóźnienie nie 10, nie 50, a 35 minut. Stanek autobusowy w najlepszej formie, jak widać, nie jest. Zatrzymuje się tylko jedna linia. I to na żądanie. Przed chwilą widziałem ją. Tam jest drugi przystanek, ale za to jest bardzo ładny kościół czy katedra, nie wiem co to jest. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Tak wygląda rozkład jazdy.